Cześć, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Ryoko. A dzisiaj kolejna misja w Dead Island. Oczywiście papierkowa robota nas czeka. Poszukaj Billa na posterunku, więc... let's go! Bez przedłużania idziemy na posterunek policji. Zrobić tam małą zadymę. Dobra, jesteśmy. 300 metrów. Aha, tędy nie przejdę. Przejdę tędy. Tymi trzeba się sprawić. No i dwie głowy odcięte. Zobaczymy co mieli. O, ta miała tylko forsę. A ten to normalnie chyba jakiś lump z ulicy, w ogóle nie miał grosza przy sobie. No jak tak można, ludzie? Jak tak można? Bez grosza przy duszy. Dzięki, staranujemy. Tam ci się odniesiemy. Przeczekamy jeszcze. Wypadź mi stąd. Ci się rozprawimy. I byk podcinany kończy. Pięknie. Noga też odcięta. Żadnego bawienia się z nimi. No tu mam jeszcze trzech. Pościnamy ich. Pobierzemy co nasze, co nam się należy za zlikwidowanie martwych trupów. Dobra, mam iść ten w sumie. O, coś jest obok. To jest handlarz w ogóle, no ale nie będziemy handlować. Nie, dawaj, leż. Siedź. A teraz sobie leż. A w ogóle... to jest, chyba babka miała odgłosy, jakby była facetem. No ale mniejsza z tym. O, coś co uwielbiam w grach. Reload. Przejść. Nie ma takiej opcji. O kurde, nie trafiłem nawet do niego. Ten ma apteczkę, ten nie wiem co ma. Dobra, idziemy na posterunek. Musimy dostać się na posterunek, więc nie będę zbaczał z toru. Idziemy prostą linią. Znaczy no wiadomo, prostą. Nigdy to nie jest tak prosto. Ale tam, gdzie mamy dojść, dojdziemy na pewno. Dobra, tu jeszcze pokonamy te schody. 140 metrów przed nami, więc... nie wstawaj, nie wstawaj! Trzeba się rozejrzeć. Dobra, biegniemy dalej. On nic i tak nie miał. Obawiam się, że tu będzie taran. Oby nie było tarana. Dobra, mamy przyjść jeszcze tędy i pyk go na glebę! Starszy posterunkowy z tej strony. Ej, tu nie utrzymałeś? Jedna, ty twarzą wąt. Nie, nie bij, nie bij. Wow, co to było? Co to się teraz stało się? Nie tutaj już. Ona nie nauczyła, że od tyłu się nie zachodzi. Od tyłu to tylko pedały. I pedofile. Też może tak być. Wow. Jak piłki te głowy poleciały, ale... jeszcze tutaj mamy. Za długo to poświęcę. Nie chcę apteczki.
się leczę w inny sposób. Dobra, jeszcze trzeba tutaj przyjść. No nijak, tylko tędy. Idziemy na skróty. 15 metrów do posterunku. O co tu chodzi? A, bo tu jest posterunek, dobra. No nie, no i nie mógłbym być sobą, nie? Reload. Nie, no nie przyjdziecie. Bywajcie, jak to mówi Geralt z Rivii. Jesteśmy na posterunku. No to nieźle. Poziom, więc trzeba rozdać umiejętności. I w co my tu ostatnio szliśmy? To jest dobre pytanie, bo do końca nie pamiętam. To tak rzadko wbijam ten poziom. A, czyli mamy już to wykupione wszystko. Co tu jest? Rozwalanie głów za pomocą broni obuchowej daje większą ilość szału. Każde zużycie... zabicie, przepraszam. W trybie furii zwiększa poziom zdrowia. A tutaj coś jest jeszcze nieodblokowane. Zadajesz ciosy z taką siłą, że aż się ziemia trzęsie. Obrażenia od broni obuchowej 5%, koszt energii przy użyciu broni obuchowej minus 10. Szansa na trafienie krytyczne bronią obuchową plus 3%. Możesz miażdżyć bez zatrzymywania się. Możesz używać ataków specjalnych do nokautowania przeciwników. To by było dobre. Co tu jeszcze mamy? Przeciwnicy będą bardziej zwracać na ciebie uwagę. No. To jakoś, kurde, mnie nie przekonuje. Zmniejsza obrażenie otrzymywane w zwarciu. Zmniejsza obrażenie od kul. Zmniejsza otrzymane obrażenie, gdy zdrowie jest poniżej krytycznego poziomu. I zwiększa ceny sprzedawanych przedmiotów. Bardziej gdzieś stąd chyba wezmę. Redukuje koszty zużycia energii przy używaniu broni obuchowej. Nie. Zwiększa czas nokautu przeciwnika. No, 2 sekundy to akurat jest mało. Szansa na znokautowanie przeciwnika na miejscu za pomocą broni obuchowej. Zwiększa obrażenia zadawane bronią dwuręczną. No, takowej nie używam. Mimo, że gram samym, to używam i tak broni od Xian. Zwiększa obrażenie od zmodyfikowanej broni obuchowej. No, nic mnie tu nie interesuje. O. Zwiększa obrażenie zadawane bronią palną. Zwiększa szanse na trafienie krytyczne bronią obuchową. Zwiększa szanse na trafienie krytyczne zmodyfikowaną bronią obuchową. No nie, no weźmiemy chyba sobie to. Szansa na znokautowanie przeciwnika na miejscu za pomocą broni obuchowej. No też mnie to jakoś nie przekonuje. Zmniejsza obrażenia otrzymywane w zwarciu. O, minus 5%. Co tu mamy? Przyjrzymy sobie to. Co tu miałeś, ziomuś? Będę po prostu dostawał mniejsze obrażenia. Tu są drzwi, więc trzeba je tylko otworzyć. Zaraz skoczy tutaj nagle. O, miałeś alkohol. Tutaj nie ma nic, nawet portfela, no Jezu! I tu po prawej będzie... O, mocny! Uderlock. Wszystko odcinaliśmy.
złom elektroniczny, to zbierzemy to sobie. Ja już to raz wyważałem, co oni się sami barykadują, czy... O co chodzi? Trzech razy sztuka, mamy Spira. Wypadł mi przydal. O, jeszcze go wiesz. No i kopał. Jak widzicie, kurde, z Spirem też można sobie łatwo poradzić. Dobra, wypadł mi. Napijemy się. Co oni tu mieli? Same biedaki. O, porcel chociaż. Chociaż tyle. Przeszukamy kompleks, złom elektroniczny, wiadomo, naprawimy sobie broń. Maczeta Bolo, naprawimy sobie i teraz to dopiero będzie boleć. O Jezu! Leżeć! To ci w ogóle pozwolił wstać. Mamy Billa. Ten nie żyje, dobra. Dobra, pomiń. Do tożsamości numer 56. Teraz mamy stąd wyjść, dobra. Take a look. Co mamy, co mamy, co nam może się przydać? Raczej chyba nie jest. Dobra, będę musiał naokoło opierać. Sam bity jest leniwy paszczur. Yeah.
leżą. No widzicie tutaj. Opis misji trudny. Ale ja sobie radzę. Naprawdę. Łatwo. Mogę tak powiedzieć. Tam jest zbir. Gdzieś. Ściągamy dane. Ściągamy. Dobra, teraz mam dostarczyć Patrickowi te dane. Great. Tędy mam się wydostać. Zbieram sobie cały ten złom elektroniczny, bo tu jest skrzynka w ogóle. Kiedy wyjdziemy, wyjdziemy oczywiście. Teraz pójdziemy na dół. Schodami, pięknie. Aha, do wyjścia, dobra. Czyli na parking. Przykosza nie przeszukałem, dobra. I do slumsów. No, najlepszą broń można znaleźć w metalowych skrzyniach. I teraz kolejne 200 metrów. Cisnąć w drugą stronę. A biegła się. Gaz ze zapalniczki, on przyda się. W tej grze się wszystko przydaje w sumie. Ex wbity.
Let's see what we got. Teraz pędzimy tam, gdzie mamy iść. Dawajcie. Trzeba się coli napić. Ale asasyn ze mnie. Pomyliłem gry chyba. Dobra, biegniemy tam, gdzie mamy biec. To było dobre. Musimy zastanawiać się, gdzie mam... gdzie mam iść, ale dobra. Kuria mi się dość szybko ładuje. Zbieramy sobie kasiurkę. Chyba jestem w kwarantannie. Dobra, to biegnę tam, gdzie powinienem. A mówiłem, że łatwo sobie radzę. Chyba zapyszyłem. Muszę tu wejść teraz. No i teraz ciśniemy. Tu. Przez Dark. Trzeci raz padłem! Kioba jest tak robił? 8700.
Maybe there's something in here. To nieźle. Przepraszam. Ale coś mi chyba bierze. Jest. Nikogo tu nie ma. Bierzemy nową broń. To już jest praktycznie zużyta. Troszkę więcej tej kasy. I assassin. O, nie wyszło. O, tutaj wskoczyć to jest masakra. Ale wskakiwanie w tej grze na przeszkody to jest normalnie mistrzostwo świata. No, udało się. Po raz enty próbowałem. Naprawdę, mistrzostwo świata, jeżeli chodzi o wskakiwanie na przeszkody w tej grze. Dobra, chodź tu, Patryk. Dawaj kasiurę. O, 7000 chociaż. Dobra, ile ja w ogóle tej kasy mam? Mam jeszcze 85 000. No, miałem prawie 100. Dobra, ma tu ktoś zadanie? Nie ma nikt zadania. Jakie będzie następne? 6 stóp pod ziemią znaleźć łopatę. Super zadanie, wam powiem normalnie. Ale dobra. Na dzisiaj kończę. Mam nadzieję, że wiecie mniej więcej co i jak chodzi w tej misji. Przepraszam, w tej misji. Więc co ja chcę powiedzieć? Zapraszam na mojego Twitcha. Dziękuję za to, że jesteście ze mną. Pamiętajcie o łapkach w górę. No i to w sumie tyle. I po prostu dziękuję wam za to, że jesteście ze mną. A wczoraj w ogóle padł rekord, jeżeli chodzi o stream na YouTubie. Bo stream ma 355 wyświetleń od wczoraj. Nie wiem, czy teraz ten... To już chyba raczej nie rośnie. Ale dzięki za to, wcześniej było 150, teraz został pobity do 355, więc to jest aż o 205 wyświetleń więcej. Dużo łapek w górę się pojawiło, więc jestem bardzo ucieszony z tego powodu i mam nadzieję, że będziecie pomagać mi w dalszym rozwoju mojego kanału, zarówno jak i na YouTubie, tak samo jak i na Twitchu. Więc z mojej strony to tyle, dziękuję za to, że ze mną jesteście, zostaw łapkę w górę, jak nie subskrybowałeś, to zasubskrybuj mój kanał oraz daj mi followa na Twitchu, bardzo bym cię o to prosił, więc trzymajcie się, miłego poniedziałku wam życzę, mam nadzieję, że będziecie mile spędzać go przy grze, więc z mojej strony jeszcze raz naprawdę to na tyle, więc trzymajcie się, cześć!